Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez tutorial od Bubble o tym, jak ustawić Google API Key. Potrzebny on jest nam do tego, aby wykorzystywać geolokalizację w naszej aplikacji, czyli ustawianie użytkownika obecnej lokalizacji oraz żeby po prostu dobrze korzystać z mapy od Google. Jak będziemy mieli taki API Key, jego ustawimy sobie później w ustawieniach naszej aplikacji w zakładce General. I tutaj jest Google Code API Key, jeden do ustawienia i drugi Google Map API Key. Więc najpierw to, co musimy zrobić, to po prostu pozyskać te dwa klucze. Żeby pozyskać klucze do Google API, musimy założyć sobie konto w console Google API. Tutaj założymy sobie konto, chyba że już takie masz. Jeśli nie masz, to po prostu musisz założyć, więc wyrażam zgodę. Jestem zalogowany kontem Google'a już tutaj. Zgadzam się i przechodzę dalej. To, co jeszcze muszę zrobić, to ustawić płatności, ponieważ po prostu to jest płatne. To użycie tych wszystkich map od Google'a, całego API jest płatne. To zobaczcie, na samej górze jest taka informacja, że rozpocznij bezpłatny okres próbny ze środkami w wysokości $300 bez obaw, gdy środki się skończą, nie pobierzemy żadnych opłat. I tu można sobie przejrzeć szczegóły, jak to wygląda. 20 produktów, nawet więcej, $300. Na ile to jest? To jeszcze jest ciekawe. To jest informacja o tych wszystkich serwisach. Możemy spróbować z tego skorzystać na razie. Tu też są limity darmowe dla tych różnych platform. 90 dni mamy ten free trial dla naszego konta Google, więc możemy skorzystać z tego przez 90 dni. Więc get started for free. OK. Co najlepiej odpisuje Twoją organizację. Startup. Nie będziemy nic składali. Znam i akceptuję. Dalej. Włączmy sobie dostępy do konkretnych API. Możemy zamknąć tę ankietę. Na razie pominąć. OK. Więc przejdźmy sobie do naszych usług. Mamy tutaj nasz panel, więc możemy wejść w interfejsy, włączone interfejsy. Na razie mamy pusto, tutaj coś mamy na dole. Włączymy jakieś interfejsy. Interesuje nas kilka, dokładnie 5, więc wyszukajmy sobie Geocoding API. OK, to nas będzie interesowało. Maps JavaScript też. Cofnijmy się w wyszukiwaniu jeszcze. Poszukajmy Places API. Jest. I jeszcze zostały nam dwa. Geolocation API. OK. I ostatni Time Zone API. OK, też jest. Teraz włączmy je wszystkie. Palam je w różnych zakładkach, bo chwilę trwa, aż się włączą. Się jeszcze mieli, więc chwilę poczekajmy. I o, czy ten już się włączył? Tak, włączone API. Mamy wszystkie włączone, więc widzimy teraz tutaj ustawienie naszych metryk, jak to wygląda, jak przejdziemy przegląd. Zobaczymy też dokładnie, ile naszych API jest używanych, ile to kosztuje. Tutaj wskaźniki też, tak samo ta zakładka będzie pokazywała dokładnie, jak wygląda ruch z naszej strony, czy skądś indziej do naszego konta, za co będziemy musieli płacić do Google. Wygenerujmy sobie teraz dane logowania do naszego Google API z naszej aplikacji. Najpierw od strony klienta, więc zróbmy dane logowania, utwórz dane logowania, klucz interfejsu API i tutaj wejdziemy sobie w edycję, żeby ograniczyć trochę bardziej nasz klucz Więc nazwiemy go najpierw sobie client i tutaj ograniczymy tylko do naszej strony, że ktoś tylko z naszej strony będzie mógł używać tego właśnie klucza. Jak ktoś będzie się dobijał z jakiejś innej strony, innej witryny internetowej, to Google sam będzie go odrzucało, po to, żeby ktoś po prostu nie nabijał nam kosztów. Więc wejdźmy do naszej aplikacji i skopiujmy sobie nasz URL z tej aplikacji. Możemy zrobić preview i tutaj mamy nasz URL tej aplikacji. No, nie ma to naszej własnej customowej domeny, tylko jest domena Bubble Apps, ale to powinno nam wystarczyć. Przejdźmy, wróćmy tutaj, dodajmy element, wrzućmy to wszystko i dodajmy na końcu gwiazdkę po to, żeby wszystkie nasze podstrony też mogły mieć dostęp do tego klucza, a nie tylko ta konkretna strona, strona główna. Weźmy gotowe, zapisz. Dodajmy jeszcze dane logowania dla naszego serwera, więc znowu wejdziemy w dane logowania, utwórz dane logowania, klucz interfejsu API. Weźmiemy jeszcze edycję tego interfejsu. Tutaj nazwiemy sobie serwer. Tutaj zostawimy ograniczenie aplikacji brak, ale ograniczymy klucz do naszych API, które tam właśnie sobie wcześniej dodaliśmy, więc musimy sobie znaleźć listę tych API, które tutaj wrzucaliśmy. To było Geocoding, OK, Places, no bo nie ma sensu, żebyśmy dawali dostęp do wszystkich API, dajemy tylko do tego, co jest nam potrzebne, Geolocation, Maps, JavaScript i jeszcze jedno, Time Zone API, OK. Mamy wszystkie 5 tutaj, zapisujemy. Ustawmy teraz te klucze, które wygenerowaliśmy w naszej aplikacji, więc weźmy sobie najpierw serwer, skopiujmy klucz, wróćmy do naszej aplikacji, weźmy zakładkę General i ustawmy Google Geocode API Key, OK. I tak samo ten klucz dla klienta, kopiujemy go, ustawiamy tutaj. Zamykam sobie pozostałe i tyle. Mamy ustawione już klucze do naszego Google API. Zobaczmy, jak działa nasza aplikacja, więc zróbmy preview. Przechodzimy niżej, wpisujemy France, wyszukuje nam, znajduje jakieś miejsce, więc jest fajnie, ale też nie krzyczy nam tutaj już z żadnym issue, że mamy problem z tym, że nie mamy wypełnionych Google API Key. Tym sposobem właśnie wypełniliśmy je. Pamiętać trzeba o tym, że nasze API w Google jest płatne i że teraz mamy na 90 dni $300 za darmo od Google, żeby sobie po prostu poużywać, ale za kolejne później użycia tych wszystkich naszych interfejsów trzeba będzie płacić po prostu dodatkowe pieniądze za ich wykorzystanie, więc zanim zrobisz użycie map Google'a w swojej aplikacji, zastanów się, czy to się opłaca, czy nie lepiej użyć jakiegoś darmowego rozwiązania, albo w ogóle zrezygnować z mapy. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!